Czy masz świadomość? Mamy do czynienia z lękiem polskich polityków przed podjęciem trudnych decyzji. Oni zdają sobie sprawę, że musieliby zająć stanowczą postawę, a wolą mieć święty spokój i tylko składać przedwyborcze obietnice bez pokrycia. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Przeczytałem Państwu fragment wywiadu z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim, wywiadu, który został opublikowany w ostatnim numerze tygodnika Do Rzeczy. Tytuł wywiadu: Wołyń przeszkadza politykom. Dzisiaj ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski jest naszym gościem. Dzień dobry, księże. Witam serdecznie, dzień dobry, pozdrawiam. Ja tylko tytułem przedstawienia. Nasz gość jest prezesem Fundacji imienia brata Alberta. Jest duszpasterzem osób niepełnosprawnym, ormianinem i kresowianem, pisarzem, poetą i publicystą. Pierwsze pytanie, jakie różnice dostrzega ksiądz w podejściu władz państwowych, ale też nas, obywateli, do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu, a obchodami Powstania Warszawskiego? I skąd biorą się te różnice? W czasach komunizmu nie można było mówić o wielu sprawach, jak na przykład zbrodnia katyńska, czy zsyłki na Sybir i do Kazachstanu. Natomiast po roku 1990 nastąpiła zmiana, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, i przez ostatnie 30 lat widać bardzo wyraźnie, że chociaż mówi się o wielu sprawach, to jednak jest część spraw historycznych, które są całkowicie pomijane albo zepchnięte gdzieś do trzeciego czy czwartego szeregu. O ile obchody i prawda, pamięć o Powstaniu Warszawskim, czy żołnierzach wyklętych, czy na przykład zbrodniach, które dokonywali Niemcy czy Sowieci, jest bardzo mocno akcentowana przez władze III Rzeczpospolitej, tak niektóre sprawy, w tym szczególnie ludobójstwo dokonane na obywatelach polskich przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947, jest spychane całkowicie na margines. W tym roku było to bardzo widoczne. Wprawdzie na rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, czyli dnia 11 lipca 1943 roku. W tym roku przybył po raz pierwszy, tu wyraźnie trzeba zaznaczyć, po raz pierwszy od 7 lat prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. To jednak było to bardzo marginalne, a upamiętnienia dotyczące choćby Powstania Warszawskiego są szerokie, ogólnopolskie, z akcentowaniem wielu spraw. Oczywiście trzeba pamiętać o Powstaniu Warszawskim, trzeba pamiętać o innych wydarzeniach historycznych, które kształtują naszą tożsamość, zwłaszcza te, które były w XX wieku. Natomiast no, nie można wyraźnie wypychać z tej świadomości społecznej tych spraw, które są tak samo ważne jak wspomniane ludobójstwo nie tylko na Wołyniu, ale na Kresach Wschodnich. No właśnie, ja 1 sierpnia, gdy słuchałem o 17 w Łodzi wycia syren upamiętniających Powstanie Warszawskie, to intuicja przywołała mi taką refleksję, czy ja dożyję w naszym państwie, w naszym kraju sytuacji, kiedy te podobne syreny będą wyć 11 lipca.
właśnie w Dzień Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu. Proszę księdza, jak ksiądz ocenia tą uroczystość 11 lipca? Kto na niej był, kogo nie było, jakie słowa padły, jakie nie padły, kto w ogóle nie został dopuszczony do wypowiedzi? Jak wspomniałem, po raz pierwszy od 7 lat był obecny prezydent Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda, który na początku swojej kadencji, ale także w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku obiecywał i to publicznie, że zajmie się nie tylko upamiętnieniem ofiar ludobójstwa, ale także pochówkiem ofiar, bo trzeba pamiętać, że od tych krwawych wydarzeń minęło 80 lat, a zdecydowana większość ofiar, to głównie byli polscy chłopi, nie ma swoich grobów. Nie chodzi tu tylko o pomniki czy tablice pamiątkowe, ale o zwykłe krzyże, które powinny być na tych zbiorowych mogiłach postawione. Więc 7 lat temu pan prezydent to obiecywał, w 2019 również. Później była kolejna kampania wyborcza w 2020. No i co z tego, że były obietnice, jeżeli nic, dokładnie nic w tej sprawie nie zrobiono, żadne pochówki się nie odbyły. Ja doceniam, że pan prezydent w końcu jednak zdecydował się przyjść i powiedzieć na ten temat w czasie uroczystości 11 lipca. Natomiast no, są to tylko słowa. Nic za tymi słowami nie idzie. To samo za słowami pana premiera Mateusza Morawieckiego, no, który ma przecież możliwość wynegocjowania w rządzie ukraińskim zgody na pochówki i na rozpoczęcie ekshumacji. Nic nie zrobił przez te lata jako wicepremier, a później premier. Na pewno trzeba docenić, że w końcu te słowa padły. Natomiast nieufność rodzin pomordowanych no, wynika z tego faktu, że przez 7 lat nic nie uczyniono. Przed uroczystościami w sposób nieoficjalny przedstawiciele władz polskich zapewniali rodziny, że także znowu po raz pierwszy będzie ambasador Ukrainy, rzeczywiście przyszedł. Natomiast zapewniano, że dojdzie do historycznego przełomu, że będzie list od prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, w którym padną słowa przeprosin. No i okazało się, że to jest nieprawda. Żadnych przeprosin nie było. Natomiast pan prezydent w swoim przemówieniu no, starał się akcentować, jak wspaniały jest pan Zełenski, jakie są historyczne też jego dokonania. Oczywiście to, że walczy z Rosją, no to chwała mu za to. Natomiast żadnego przełomu w sprawach tych relacji polsko-ukraińskich nie ma. No i to, co szokowało, może dwie rzeczy szokowały. Dla mnie jako duchownego no było zaskakujące, że nie ma nikogo z przedstawicieli episkopatu, chociaż pan prezydent oficjalnie użył takiego sformułowania na początku swego przemówienia, że wita serdecznie arcybiskupów i biskupów polskich. Nie było nikogo, były trzy puste fotele. Natomiast także biskup polowy nie przyszedł, chociaż to jest jego obowiązek, bo jest zatrudniony w Ministerstwie Obrony Narodowej jako biskup polowy. Natomiast druga rzecz, która była no, bardzo zaskakująca, do tej pory na wszystkich uroczystościach tego typu przemawiały rodziny pomordowanych. Były przygotowane dwa przemówienia, w tym też jedno moje, no ale kancelaria prezydenta nie zgodziła się na te przemówienia, także to było ponad głowami rodzin,
czyli pan prezydent mówił, ale nie dopuścił do głosu przedstawicieli. Mogę powiedzieć, że parę dni temu, kiedy były upamiętnienia Powstania Warszawskiego, no to jednak byli powstańcy warszawskim, mieli prawo zabrać głos, nawet jako pierwsi. To samo, jeżeli są uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu Żydów, to jednak to się zawsze stosuje. No tu wyraźnie wypchnięto te rodziny. Rodziny miały swoje dwa transparenty, które przemycono, czyli hasło rodzin kresowych, nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę wołają ofiary, i drugie wezwanie, aby pochować ofiary. Cały czas te transparenty były rozwinięte, no kamera była tak ustawiona telewizji polskiej, że ani razu nie pokazała tych transparentów. Rodziny próbowały dwukrotnie podejść do pana prezydenta, ale ochrona się na to nie zgodziła i dopiero na samym na końcu tych uroczystości pan prezydent, no, idąc do samochodu, no, praktycznie musiał przejść koło tych transparentów, no i wtedy doszło do wymiany zdań między rodzinami a panem prezydentem. No właśnie, i co, jakie padły słowa, bo myślę, że to nie jest też w debacie publicznej jakaś informacja, która jest oczywista, czy się przebiła do społeczeństwa? Tak, na szczęście część tej rozmowy została nagrana przez jednego z uczestników. Jest udostępniona w mediach społecznościowych, ale przypomnę, że pan prezydent przeszedł koło transparentu i się nie zatrzymał, i wtedy jedna z osób, no, zawołała: panie prezydencie, tutaj stoimy, jesteśmy rodzinami. No wtedy rzeczywiście pan prezydent się cofnął i podszedł do transparentu, na którym była mowa o pochówku ofiar. No i wtedy powiedział, że należy ważyć słowa, że nie można mocno akcentować tych spraw, bo to nie służy obu stronom. No i padły też pytania, co to znaczy obie strony? My tutaj reprezentujemy rodziny. No i później pan prezydent powiedział, że należy pójść inną drogą, czyli nie manifestować, nie upominać się o pochówek ofiar, tylko iść inną drogą. No nie sprecyzował, jaka to ma być inna droga. Ja wtedy powiedziałem, bo stałem razem z nimi, że przecież od 30 lat wolnej Polski są tylko obietnice, nic się nie dzieje. To samo były obietnice ze strony Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta, i ze strony obecnego prezydenta. Później przypomniałem, że w 2015 roku pan prezydent to samo obiecywał. No ale on już nie powiedział nic, odwrócił się i poszedł. No, była to postawa zaskakująca, bo w swoim oficjalnym przemówieniu, no, mówił bardzo kwieciście, 20 minut, mieszając zresztą przeróżne wątki, że będzie, że odbędą się pochówki ofiar, no ale tu w rozmowie z rodzinami mówi ważyć słowa, nie wolno mocno akcentować, czyli mówiąc inaczej, trzeba milczeć, tak? Czyli schować się i w ogóle się nie upominać. No nie wyobrażam sobie, żeby te słowa powiedział na przykład w Kale Auschwitz do byłych więźniów obozów niemieckich, czy do ofiar Holokaustu Żydów, bo byłby skandal międzynarodowy. Ja myślę, że tutaj te kilka słów powiedzianych przez pana prezydenta najlepiej ilustruje, czym jest problem. No, problem polega na tym, że poza obietnicami nie ma nic, a spychanie tej sprawy na margines powoduje, że kolejni świadkowie tych wydarzeń odchodzą i niedługo już nawet nie będzie komu wskazać tych miejsc, gdzie są pochowane ofiary ludobójstwa.
To ja do tej historii zaraz wrócę jeszcze, ale jeszcze mnie jakby nurtuje i no nie wiem, czy bulwersuje, bo w głowie mi się po prostu to nie mieści. Dlaczego nie dopuszczono rodzin do wypowiedzi podczas tej uroczystości? Jaka jest tutaj księdza odpowiedź? Dodam jeszcze, że też nie zaproszono, bo o tym, że odbędą się uroczystości z panem prezydentem, taka informacja pojawiła się na stronach pana prezydenta na 2 dni wcześniej, czyli w sobotę wieczorem. I na dobrą sprawę te rodziny nie dostały oficjalnych zaproszeń. Ja się upomniałem o to zaproszenie i dostałem mailem, no może też na 2 dni przed wydarzeniem, więc to było też tak, że to miała być uroczystość pod pomnikiem bez udziału de facto ludzi. Nawet to, co wspomniałem, to ustawienie kamery w zaproszeniu dla dziennikarzy była informacja, że nie może być wozów transmisyjnych. No, dlaczego? Była tylko jedna kamera telewizji polskiej, tak zwana sztywna kamera, czyli ustawiona tak, że pokazywała tylko i wyłącznie pana premiera i pana prezydenta, w ogóle nie pokazując terenu, pomnika, wydarzeń, kto stoi, jakie są transparenty. Wszystko było ominięte. Moim zdaniem ewidentnie to było przygotowane bez obecności rodzin. Oczywiście było parę osób, bo pocztą pantoflową o tym wszyscy się dowiedzieli. Ja też rozsyłałem te informacje. Natomiast no, niektórzy stali na zewnątrz, no bo nie mieli żadnych zaproszeń. No to już samo to potraktowanie tych rodzin pokazuje, że tu zamiar był taki, żeby były oficjalne przemówienia, jedna kamera, jedna relacja i żadnych dodatkowych informacji. No, myślę, dlaczego? To jest... No dlaczego? Właśnie dlatego, żeby się nie upomnieć o pochówki ofiar, bo myślę, A w czym jest w ogóle problem, księża, z tymi pochówkami? Co tu jest wyzwaniem? Znaczy, tutaj trzeba popatrzeć szerzej, bo no są jakby 2 problemy, które się zazębiają bardzo mocno. Pierwsze, że ta nowa tak zwana polityka historyczna polska omija kilka spraw. No właśnie jak wspomniałem, akcentuje pewne rzeczy i dobrze, powstanie warszawskie, żołnierze wyklęci, wszystko dobrze. Ale równocześnie zamilcza pewne sprawy. Jest takie niemieckie określenie zamilczeć na śmierć. Czyli po prostu wypchnąć całkowicie ten problem, świadkowie umierają, no i problem jakby sam się rozwiązuje. No to widać wyraźnie w tych wszystkich działaniach. No więc tutaj prawda jest no, ofiarą tej tak zwanej poprawności politycznej i tak zwanego mitu Jerzego Giedroycia, czyli zapomnij o Kresach. Czyli te sprawy są nieważne i dla dobrych relacji z Ukrainą trzeba o tym zapomnieć. Natomiast jest problem jeszcze jeden, który się właśnie bardzo mocno zazębia, to jest pochowanie ofiar. Dlatego, że na Ukrainie już od wielu lat obowiązuje oficjalny zakaz ekshumacji i pochówków ofiar. Dotyczy to nie tylko ofiar ludobójstwa dokonanego przez UPA i organizacje współpracujący z Hitlerem, ukraińskie organizacje, ale również żołnierzy polskich, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. I to jest rzecz nienormalna, bo Ukraina jest chyba jedynym krajem w Europie, który ma taki oficjalny zakaz. I tutaj na przykład pan prezydent, no każde jego przemówienie, czy powstanie warszawskie, czy inne wydarzenia, cały czas mówi o Ukrainie. No to w ogóle jest taka już, nie chcę użyć mocnych słów, ale taki już całkowity amok. Cokolwiek pan prezydent dotknie, od razu jest Ukraina, Ukraina i Ukraina. No i widać tu wyraźnie, że on stosuje taką metodę, że przysłonić te sprawy tymi swoimi wypowiedziami. Natomiast
pomijając już to, czy Ukraina przeprosi, czy powie prawdę, na razie nic na to nie wskazuje, to zostaje ten problem taki czysto humanitarny, niezależnie od poglądów politycznych, od wyznania, światopoglądu. Pochowanie ofiar jest no, obowiązkiem moralnym. No, jeden z filozofów napisał, że tym się różni człowiek od zwierząt, że chowa swoich zmarłych, bo zwierzęta nie chowają swoich zmarłych. No więc w Polsce są cmentarze niemieckie, żołnierzy Armii Czerwonej, cmentarze żydowskie. No, praktycznie każdy, który zmarł czy zginął, niezależnie po której stronie może zginął, jest pochowany. No ja na przykład nieraz jeżdżę przez teren Opolszczyzny i widzę, że przy kościołach są informacje, znaczy takie upamiętnienia, krzyże, gdzie są wypisani ci mieszkańcy, którzy zginęli w czasie I i II wojny światowej. Wiadomo, że oni byli wtedy po stronie niemieckiej. No ale to nie ich wina, zginęli, mają prawo do pochówku, do wymienienia ich imienia i nazwiska, czy żołnierze Armii Czerwonej też. Natomiast o ile właśnie w Polsce dba się o te ofiary najróżniejszych zbrodni, czy ofiary wojenne, czy w ogóle ludzi zmarłych, no tak tutaj pochówek ofiar jest tematem tabu. Ostatni pochówek ofiar na Ukrainie odbył się w 2012 roku, czyli równo od 10 lat, poza jakimiś tam drobnymi sytuacjami, nie doszło do oficjalnych ekshumacji i pochówku. A ofiar, które tam zginęło, to my tej liczby nie znamy, bo to jest tylko szacunkowa, to jest co najmniej 150 tysięcy samych Polaków. A jeszcze ginęli obywatele polscy, Żydzi, Ormianie, moi przodkowie, Czesi na Wołyniu, Romowie, czyli Cyganie, też byli mordowani przez banderowców, ale także ci Ukraińcy sprawiedliwi, którzy ratowali Polaków. No więc wszyscy są, nie mają tych grobów. Ciała są gdzieś porzucone. Niektóre informacje są, tak zwane doły śmierci, ale nie było ekshumacji i nie było ustawienia krzyży, więc ta sytuacja braku pochówku moim zdaniem jest wspólną winą władz polskich i ukraińskich, które przez 30 lat niepodległości nie potrafiły tego problemu rozwiązać. A ksiądz wspomina również w swoich wypowiedziach publicznych, że problemem w sprawie pochówków może być też pochodzenie ludności zamordowanej, wymordowanej. Pochodzenie wiejskie. Czy może ksiądz rozwinąć ten wątek? Tak. Jeżeli chodzi o ludobójstwo, to 95%, to bardzo dokładnie jest w publikacjach i pani Ewy Siemaszko, pani doktor Lucyny Kulińskiej, czy innych historyków, którzy się tym problemem zajmują, to była ludność wiejska, bo wbrew takiej propagandzie nie mordowano polskich panów, w tym znaczeniu, że chodzi o ziemian czy ludność miejską, bo mordowano generalnie wioski. Ja to wiem z doświadczenia rodzinnego, bo moi dziadkowie i mój ojciec pochodzili z wsi Korościatyn koło Monasterzysk, powiat Buczacz, ziemia tarnopolska, to jest dawna Małopolska Wschodnia. I ta wieś została wymordowana w nocy z 28 na 29 lutego 1944 roku. Na wieś całkowicie bezbronną, zamieszkałą w większości, zdecydowanej większości przez Polaków, którzy tu mieszkali od czasów króla Sobieskiego, napadły oddziały UPA i tak zwani siekiernicy, czyli chłopi ukraińscy uzbrojeni w siekiery i widły, no, podjudzeni przez banderowców. W czasie tej zagłady w nocy nie tylko, że wieś spalono całkowicie, wszystkie domy,
no to zamordowano 150 mieszkańców. Wszyscy oni, jak i rodzina mego ojca, która na szczęście ocalała, no to byli chłopi. To nie byli żadni urzędnicy państwowi, wojskowi. Wśród tych chłopów ginęli także ci, co pracowali na wsi, a więc nauczyciele, wiejscy lekarze, jak na przykład dziadek znanego kompozytora polskiego, Krzesimira Dębskiego, byli księża, którzy właśnie w krwawą niedzielę odprawiali mszę świętą, więc to ginęła ludność wiejska. I ja przypuszczam, znaczy mam na to liczne dowody, że ta pewna takie, mówiąc kolokwialnie, odpuszczenie sobie tej sprawy polegało na tym, że no inaczej się traktuje w tej obecnej Polsce żołnierzy, no wiadomo, rogatywki, szable, ostrogi, taka pewna legenda rycerska za tym idzie, inaczej ofiary Holokaustu Żydów, a inaczej tych zwykłych polskich chłopów, którzy tam mieszkali od wieków, to nie byli żadni koloniści, oni się tam urodzili, tak moja rodzina, którzy tam od czasów królów polskich mieszkali, którzy zajmowali się rzemiosłem czy uprawą roli, a nie stanowili no, pewnej elity społecznej. Oczywiście oni byli elitą w tym znaczeniu, że każdy człowiek jest wartościowy. Natomiast no, nie było takiej chęci upamiętnienia. I to jest właśnie moim zdaniem również cecha obecnych, jak i poprzednich władz polskich. Że chłopów polskich sobie odpuszczono w tej sprawie. Jako ksiądz dziwię się bardzo, że władze kościelne odpuściły sobie także pamięć o pomordowanych księżach, bo zginęło ich około 160, także siostry zakonne i klerycy. Mordowano ludzi w kościołach w czasie mszy świętej, w krwawą niedzielę, ale też w czasie innych uroczystości. No i że poza jednym przypadkiem Kościół w ogóle nie upamiętnia. Ja myślę, że ta nieobecność księży biskupów 11 lipca była świadoma, bo oni musieliby wtedy jasno zająć stanowisko, no co właśnie z pochówkiem tych księży. No więc woleli nie. A czy to nie jest też tak, że tutaj wchodzi w grę to, co dla mnie było też przerażające, jak czytałem opowieści między innymi w Dzieciach Kresach wspomnianej dr Kulińskiej, że te narzędzia zbrodni, tego ich okrutnego ludobójstwa, kosy, siekiery, były święcone przez księży. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. Tak, zgadza się. To zresztą świetnie pokazuje film Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. On tam zestawia dwie sceny, dwóch duchownych, dwóch różnych cerkwiach. Bo trzeba pamiętać, że część duchownych ukraińskich, czy prawosławnych, czy grecko-katolickich pomagała Polakom albo w ogóle sprzeciwiała się ludobójstwu. A z kolei byli też tacy księża, niestety dość liczni, zwłaszcza grekokatolicy, którzy popierali i to w sposób czynny. Tutaj dam też przykład z tej wsi rodzinnej moich dziadków, że oddziałami siekierników, czyli tych chłopów pobuntowanych, bo bardzo często no, to była taka manipulacja też tymi okolicznymi ukraińskimi chłopami, dowodził ksiądz grecko-katolicki razem ze swoją córką, no bo księża grecko-katolicy mogą zakładać rodziny. On skończył tragicznie, bo widocznie miał wyrzuty sumienia i później popełnił samobójstwo. Powiesił się na plebanii w monasterzyskach. No ale to pokazuje, tak, że tutaj trzeba byłoby dotknąć nie tylko liczby ofiar, ale przede wszystkim kto mordował. Czyli to nie było tylko tak, że to banderowcy przyszli i oni mordowali, tylko bardzo często mordowali ludzie sąsiedztwa. Też duchowni brali w tym udział. No i sama śmierć,
bo czym się odróżnia ludobójstwo wołyńsko-małopolskie od innych zbrodni, bo Niemcy dokonywali ludobójstwa, Sowieci. Niemcy mordowali, można powiedzieć, w sposób przemysłowy, czyli też palili się, rozstrzeliwali ludzi, Żydów w komorach gazowych i tak dalej. Tam oni się nie bawili w jakieś takie detale. Sowieci też byli bardzo okrutni. No, wszystkie łagry syberyjskie, czy zbrodnia katyńska. No ale zbrodnia katyńska to jest strzał w tył głowy. Co by nie powiedzieć, to jest śmierć, to jest hańba dla zbrodniarzy, ale śmierć, która trwa parę sekund. Natomiast w wypadku tutaj banderowców, którzy świadomie rozpętali to piekło, była to śmierć okrutna. Nie od kuli. Mówiono, że śmierć od kuli to jest błogosławieństwo. Tylko śmierć od różnych narzędzi rolniczych, tam siekiery, widły, co zawsze jest okrutne, ale równocześnie świadome torturowanie tych ludzi przed śmiercią. No, dosłownie krzyżowanie, wbijanie jakichś kołków, rozpruwanie tych ludzi, no to są później radnych, wrzucanie do studni. No, znaczy stopień okrucieństwa był tak ogromny, że nawet Niemcy, którzy nieraz później robili zdjęcia tym ofiarom, bo oni chcieli wszystko zdokumentować, byli sami przerażeni stopniem zdziczenia. Ale to okrucieństwo było świadome, żeby Polacy uciekli z tych terenów. Więc dzisiaj ekshumacje pokazałyby to wszystko. W jaki sposób ci ludzie zginęli? Jakie są na tych kościach ślady? Od czego? Ile dzieci jest tam pomordowanych? No to wszystko by obnażyło też mit o szlachetnych banderowcach. A proszę księdza, bo ja po prostu zachodzę w głowę, jak czytam tę historię i nie mogę sobie, jakby nie znajduję odpowiedzi właśnie na pytanie, dlaczego w taki sposób, taki okrutny sposób tych ludzi mordowano? Dlaczego tak ich barbarzyńskich, właściwie to się w ogóle nie mieści w moim języku, jak to nazwać? To w jaki sposób tych ludzi torturowano, zabijano? Z czego, jaka jest przyczyna właśnie takiego mordowania, księdza zdaniem? Moim zdaniem są dwie przyczyny. Ja to zresztą starałem się opisać w jednej z książek, chociaż dyskusja między historykami trwa do dnia dzisiejszego, bo to pytanie, które pan sobie zadaje, no jest pytaniem do dziś, na które nie ma do końca jasnej odpowiedzi. Niemniej ja uważam, że są dwa zasadnicze powody. Po pierwsze, o ile strona polska, jak i innych narodów europejskich odwoływała się jednak do etosu rycerskiego, to znaczy nie do końca, ale co by nie powiedzieć, w stronie polskiej ten mit rycerzy, walka zbrojnych przeciwko zbrojnym, nawet jeżeli to było z kosami na armaty, to zawsze jednak był element, który utrzymywał tych ludzi w pewnych kategoriach moralnych. Oczywiście były nadużycia, to i po stronie polskiej się zdarzały nadużycia. Niemniej obowiązywał pewien kodeks moralny. Natomiast po stronie ukraińskiej to jest odwołanie się do tradycji kozackiej. A kozacy to nie są romantyczni tacy buntownicy, tylko jednak całkiem inna tradycja, nie europejska, nie chrześcijańska, no bardziej zbliżona do Tatarów, czyli właśnie nabijanie na pal, wyrzynanie, no to co czytamy w Ognie i Mieczem, to rzeczywiście tak było. Tutaj dam przykład, święty Andrzej Bobola, zakonnik, który w XVII wieku został porwany przez kozaków. Zamiast go powiesić, czy rozstrzelać, czy uciąć mu głowę, no to przez 3 dni kozacy w stodole pastwili się w sposób nieprawdopodobnie okrutny, obcinając mu poszczególne fragmenty ciała,
zdzierają skórę i tak dalej. No, opis mordu dokonanego w XVII wieku na Andrzeju Boboli no, jest przerażający nawet po 300 czy 400 latach. Natomiast właśnie to odwołanie się do etosu kozackiego powodowało, że tu nie chodziło tylko o zabicie ofiary, ale o zadanie mu okrutnej śmierci. I jest drugi element, który moim zdaniem jeszcze jest mało przebadany, że członkowie tych władz Ukraińskiej Powstańczej Armii czy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów świadomie podjudzali swoich członków, jak i chłopów, tych siekierników, do okrucieństwa, żeby wywołać taką przerażającą panikę wśród Polaków. Dlaczego? Bo tu wspomniałem, że mordowano wsie. Tak, wsie były bezbronne. Ale w miastach już nie udawało się mordować tych ludzi, dlatego że tam były też garnizony niemieckie bądź węgierskie. Bądź w ogóle miasta miały już jakąś tam nawet okupacyjną policję. To jest wielki paradoks tych wydarzeń, że tam, gdzie byli Niemcy, tam Polacy uciekali, bo wiedzieli, że oni, banderowcy, nie zaatakują miasta, gdzie jest garnizon niemiecki. Niemcy bronili wyłącznie szlaków komunikacyjnych i przede wszystkim miast. To był rok 43 i 44, kiedy zależało Niemcom na szlakach komunikacyjnych, a nie na wsiach. I wtedy chodziło o to, żeby wymordować tych ludzi, nie tylko, że odbiera im się życie, ale że to okrutne mordowanie wywołuje panikę. I rzeczywiście ja znam takie relacje, kiedy wymordowano jakąś wieś, to z sąsiedniego miasta przyjeżdżał ktoś, żeby sprawdzić, co się stało. Często to był członek Armii Krajowej, czy na przykład ksiądz, czy lekarz, czy ktoś jeszcze żyje. Jak oni zobaczyli, co tam się działo, te straszliwie okaleczone zwłoki, to oni wracając mówili, co się dzieje. No to wtedy ludzie uciekali. I rzeczywiście proszę zauważyć, że na terenach dawnych Kresów została dość spora ludność polska, na przykład na Wileńszczyźnie, czy na terenach obecnej Białorusi. Natomiast na terenach Wołynia czy ziemi tarnopolskiej praktycznie Polaków nie ma, bo wszyscy uciekali. Bo to okrucieństwo ich, można powiedzieć, no, spełniło tą rolę, czyli Polacy uciekali sami z tych miast, z tych wsi i tak dalej. Jedynie we Lwowie została niewielka grupa Polaków. Tam, gdzie mieszkali moi dziadkowie, tam, gdzie mieszkali też moi bliżsi czy dalsi krewni. Ja tam byłem wielokrotnie. Tam zostały naprawdę po wojnie tylko pojedyncze rodziny. Reszta nawet nie, we wsiach niezaatakowanych czy miasteczkach uciekała do Polski. Centrum. No tak, to jest wyjaśnienie, to jest odpowiedź. A mam kolejne pytanie. Proszę wymienić z imienia i nazwiska osoby zasłużone do walki, dla walki o prawdę na temat Wołynia, które właściwie nie doczekały się dzisiaj do dzisiaj docenienia, na przykład przez państwowe władze, na przykład poprzez odznaczenie orderami państwowymi. Kto to jest i dlaczego, z czego wynika brak szacunku dla tych osób? Tak, no to jest element tej polityki zapomnij o Kresach. Ja tu może zacznę od tego, że również postacie historyczne, które mają ogromne zasługi dla obrony na przykład Lwowa w czasie powstania Orląt Lwowskich, czy obrony Kresów Wschodnich w 1939 roku, nie uzyskały na przykład odznaczeń ze strony prezydenta Rzeczypospolitej. No, pan prezydent bardzo chętnie, jak i poprzedni prezydenci, bo on tu się niewiele różni od tego, rozdają te ordery, zwłaszcza Orła Białego, no, osobom zasłużonym. No, ja tu nie chcę komentować niektórych odznaczeń, ale nie są to osoby może najważniejsze w życiu polskim, no ale spełniają jakieś warunki poprawności politycznej. Natomiast środowisko kresowe wystąpiło
o odznaczenie osób, które w XX wieku broniły fizycznie Kresów Wschodnich, czyli byli żołnierzami. No i tutaj wymienię trzy osoby i trzy wnioski, które zostały przez pana prezydenta obecnego odrzucone. No to jest jeden z najwybitniejszych dowódców polskich, generał Tadeusz Jordan Rozwadowski, no, który jest faktycznym autorem zwycięstwa pod Bitwy Warszawskiej, ale wcześniej był obrońcą Lwowa. No, był skonfliktowany z Piłsudskim, no, był sekowany za czasów sanacji, ale w wolnej Polsce, mimo upływu 30 lat, też nie został odznaczony Orłem Białym, chociaż wielu innych dowódców o wielu mniejszych zasługach takie odznaczenie otrzymał. Kolejną osobą to są dwaj obrońcy Lwowa i Kresów Wschodnich z czasów i I wojny światowej, i później II wojny światowej. To są generałowie Roman Abraham i generał Boruta, Mieczysław Boruta Spiechowicz. We wszystkich tych trzech sprawach były oficjalne wnioski do pana prezydenta i one zostały odrzucone. Oczywiście bez żadnego uzasadnienia. No więc jeżeli tak historyczne postacie dla Kresów nie otrzymują tego symbolicznego Orła Białego. Pamiętam, że jak było stulecie niepodległości, to pan prezydent wręczył 25 orderów osobom już nieżyjącym pośmiertnie, ale związanym z niepodległością. No tutaj zostały te osoby pominięte. Równocześnie pomija się pamięć o tych wydarzeniach. Szczególnie to widać w wypadku Orląt Lwowskich, czyli to było jedno z trzech zwycięskich powstań narodowych pod koniec już I wojny światowej i w tych latach tuż po I wojnie światowej. Obok powstania wielkopolskiego jest Narodowy Dzień Pamięci teraz o powstaniu wielkopolskim. Obok powstań śląskich, które też przyniosły wolność dla części Górnego Śląska. No trzecie powstanie budowane też, znaczy dokonane przez młodych ludzi, stąd nazwa Orlęta Lwowskie, w ogóle nie zostało upamiętnione. W ciągu rocznicy stulecia niepodległości w ogóle nie wspomniano, że coś takiego było. Pan prezydent obecny nie był ani razu we Lwowie. No to też jest zdziwienie. Jeździ po całym świecie, odwiedza nawet małe wspólnoty polonijne czy Polaków zamieszkałych za granicą, a do Lwowa, tak ważnego miasta, przez 7 lat, będąc na Ukrainie non-stop przy różnych wydarzeniach, nie odwiedza i nie odwiedził cmentarza Orląt Lwowskich. No to pokazuje, jak to ta historia jest właśnie selekcjonowana. No po prostu to jest cenzura pewna. Natomiast jeżeli chodzi o osoby obecnie żyjące, to tylko w jednym wypadku się udało na wniosek organizacji i środowiska order Orła Białego otrzymał nadal żyjący, mający w tej chwili 103 lata, współautor książki o ludobójstwie na Wołyniu, pan Władysław Siemaszko, który tą książkę napisał razem z córką, panią Ewą. Ale wielu innych publicystów, historyków, ludzi, którzy upamiętniali te wydarzenia, no w żaden sposób za tą działalność nie otrzymali żadnych orderów. Tu nie chodzi o ordery, bo one, myślę, że ci ludzie robią to nie dla orderów, natomiast chodzi o taki szacunek. No jeżeli się odznacza jednych, to dlaczego inni są pomijani? Jedynie Instytut Pamięci Narodowej, to trzeba przyznać, przyznając nagrodę Kustosz Pamięci Narodowej, pamięta o tych osobach i rzeczywiście wiele osób, które walczyły o groby, które ustawiało tam krzyże na mogiłach, otrzymało takie odznaczenia. No ale to jest instytut, a prezydent i premier już od tego się dystansują.
A część polityków, nie wiem, naukowców, obywateli twierdzi, że czas wojny na Ukrainie to nie jest dobry moment na szukanie prawdy o Wołyniu. Co ksiądz na to? Tak, ale ja to słyszę przynajmniej od 30 lat, że żaden moment nie jest dobry, tak? Bo jeszcze jak pan prezydent, przypomnę, składał obietnice wyborcze w 2015 roku, to wojny nie było, ale przez to, że nic nie zrobił. Dzisiaj ta sprawa wraca, czyli odkładanie przez 30 lat, nie teraz, nie teraz, nie ten moment i tak dalej, powoduje, że ten wrzut rośnie. Całkiem inaczej wyglądałyby relacje polsko-ukraińskie, nawet w sprawie Wołynia, gdyby jednak w latach 10 lat temu czy 20 wreszcie tą sprawę uporządkowano, czyli pochowano ofiary, doszłoby do takiego autentycznego oczyszczenia tej krwawiącej rany. Więc dzisiaj mówiąc o tym, co zresztą pan prezydent powiedział, ważyć słowa, nie można za mocno, bo to nie służy dwóm stronom, no to on de facto mówi, żebyśmy dalej milczeli, tak? Czyli za rok będzie znowu to samo, później za 5 lat, jak ktoś jeszcze dożyje, powie dokładnie to samo. Więc myślę, że tu jest taki klasyczny grzech zaniechania. Czyli można było te sprawy oprowadzić do przodu, ale nie ma tej dobrej woli. I tu w piersi się mają bić nie rodziny ofiar, które to przypominają, tylko mają się bić politycy i polscy i ukraińscy, bo moim zdaniem nie stoi nic na przeszkodzie, żeby pan prezydent Zełenski zniósł wreszcie ten barbarzyński zakaz pochówku ofiar. To jest sprawa jednego podpisu na dekrecie. No więc jak to w ogóle uzasadnić, że Polska pomaga, a zakaz istnieje nadal? No właśnie, a jak powinniśmy, księdza zdaniem, dziś podchodzić do takiego, a nie innego stanowiska władz ukraińskich do Wołynia? Ja tu odróżniam władzę od społeczeństwa, bo moim zdaniem powoli, ale moim zdaniem dojrzało do tego, żeby chcieć wspólnie z Polakami pochować te ofiary. Dam tutaj znowu przykład z wsi rodzinnej moich dziadków, Korościatyn. Równo 10 lat temu w wyniku porozumienia, ale oddolnego porozumienia między rodzinami ofiar, które generalnie mieszkają na Dolnym Śląsku, a tamtejszymi Ukraińcami, którzy mieszkają na terenie tej wsi teraz, gdzie również tamtejszy sołtys i ksiądz grecko-katolicki też do tego przyłożyli rękę, doszło do upamiętnienia tych ofiar na cmentarzu, na tych trzech tam zbiorowych mogiłach. Stoi krzyż kamienny ufundowany przez te rodziny i po lewej stronie po polsku, po prawej po ukraińsku są wypisane imiona pomordowanych. Oczywiście nie ma tylko jednej informacji, kto zabił tych ludzi. No bo to nie przejdzie w tej chwili ciągle. Ale te imiona są wypisane. Tam również liczby lat. No i nawet z tych liczby lat widać. Na przykład moja kuzynka mojego ojca miała 1 miesiąc, kiedy została zamordowana jako niemowlę. Roztrzaskano kołyskę z tym dzieckiem o ścianę. Więc, ale te liczby lat też pokazują, że były tam dzieci. No więc jeżeli w takiej wsi jednej można to było zrobić, no to gdyby właśnie to było w gestii lokalnych władz, lokalnych samorządów, a nie polityków, to myślę, że wcześniej czy później by doszło do tego takiego wzajemnego zrozumienia pochowania ofiar. Ja to znam też z relacji pana Janusza Horoszkiewicza, kustosza pamięci narodowej, wnuka Kresowian z Wołynia, który mieszka teraz na Podkarpaciu, który z własnych funduszy, własnym wysiłkiem postawił 50 krzyży na miejscu zniszczonych wiosek na Wołyniu.
ale przy udziale tamtejszych lokalnych władz i księży prawosławnych i samorządowców i zwykłych ludzi. Więc jeżeli pan Choroszkiewicz był w stanie przynajmniej te krzyże postawić, że tu była polska wieś, tak? Nie ma śladu po tych wsiach, no to gdyby to było w rękach oddolnych, to już ten problem byłby w dużym stopniu rozwiązany. No ale niestety politycy ukraińscy moim zdaniem mają złą wolę w tej sprawie, a politycy polscy chowają głowę w piasek. No i skutek jest taki, że po tylu latach nadal tych grobów nie ma. A jeszcze spytam, a dlaczego politycy ukraińscy mają złą wolę? Dlatego, że od przynajmniej kilkunastu dobrych lat budowany jest etos tożsamości, znaczy inaczej, tożsamość narodowa ukraińska na etosie ukraińskiej powstańczej armii, nacjonalizmu ukraińskiego. To się stało po tak zwanym pierwszym Majdanie, czyli 2004 rok. Ja akurat miałem okazję być wtedy w Kijowie. Zresztą brałem udział w pomocy dla tych protestujących i widziałem, że ta pomarańczowa rewolucja no była bardzo ładna. Taka od tej strony kolorowa rewolucja, wycofanie się z tej spuścizny sowieckiej, postkomunistycznej i tak dalej. No ale niestety ówczesny liderzy, bo tam ich było dwoje, pan prezydent Wiktor Juszczenko i premier Julia Tymoszenko, no nie tylko, że skoczyli sobie do gardeł i zniszczyli ten dorobek tej pomarańczowej rewolucji, to jeszcze właśnie zaczęli budować kult zbrodniarzy. To właśnie Wiktor Juszczenko w 2007 roku nadał tytuł bohatera Ukrainy dowódcy UPA Romanowi Szuchewiczowi, który był ludobójcą. Na końcu swojej kadencji w 2010 roku nadał tytuł bohatera narodowego Ukrainy Stepanowi Banderze, a przecież był popierany przez Polaków, szczególnie przez Lecha Kaczyńskiego, który uważał go za przyjaciela, więc tutaj widać było, że ta zła wola to jest również taka fałszywa przyjaźń. Później, co by nie powiedzieć, jednak za prezydentury w Polsce Aleksandra Kwaśniewskiego, można go lubić albo nie, ja nigdy na niego nie głosowałem, ale doceniam to, że on starał się jednak, żeby pewne rzeczy upamiętnić. No wtedy został odsłonięty przez niego i prezydenta Ukrainy, już nie pamiętam nazwiska, ale wyleciało mi z pamięci, chyba Kuczma, cmentarz Orląt Woskich, było upamiętnienie w Porycku ofiar ludobójstwa. No ale coś robiono, tak? No więc paradoks polega na tym, że za komunistycznych, postkomunistycznych prezydentów coś się działo, a jak przyszła ekipa pod hasłem walki o prawdę, no to ta ekipa nic nie zrobiła. No i oczywiście Petro Poroszenko, prezydent Ukrainy, 10 lat temu, 9, już nie pamiętam, wprowadził oficjalny zakaz pochówku i czcił UPA. No więc... A z czego wynika to, że ukraińscy politycy budują tą swoją tożsamość na właśnie tradycji UPA? No moim zdaniem to jest ich ogromny błąd, za który płaci cały naród ukraiński. No bo inwazja w tej chwili Putina jest pod hasłem walki z faszyzmem. No bo tutaj Ukraina się podłożyła Putinowi. No ale tu już nie chodzi o przyczyny wojny, bo ja nie mam wątpliwości, że to jest agresja i że Ukraina została napadnięta. Niemniej jednak sama zaczęła stwarzać wrażenie, że dla nich zbrodniarze są bohaterami. To wynikało z dwóch rzeczy. Po pierwsze, że ogromny wpływ, zwłaszcza za Wiktora Juszczenki, miało emigracja ukraińska z Kanady i Stanów Zjednoczonych, a ona jest niesłychanie probanderowska, to tam schronienie znaleźli
też zbrodniarze, choćby z SS Galicien. A druga rzecz, że Juszczenko w fałszywy sposób tak sobie to zinterpretował, że będzie brał, co Polacy mu dadzą i korzystał z dobrodziejstwa Polaków, a równocześnie będzie budował ten etos na UPA. Czy są jacyś prawdziwi bohaterowie Ukrainy? Oczywiście, że są. To są kozacy, choćby słynny hetman Piotr Konaszewicz Sahajdaczny, który razem z Władysławem IV bronił Chocimia. Wspaniała postać. Mógłby być bohaterem dwóch narodów. Szymon Petlura, który też z Piłsudskim razem szedł na Kijów. Czy choćby ci sprawiedliwi Ukraińcy, o których wspomniałem, którzy ratowali Polaków. Więc gdyby Juszczenko chciał inaczej tą politykę historyczną zbudować, to by to zrobił. Ale on to miał złą wolę. Później Poroszenko, jak i Zełenski też. Oni też wyraźnie idą w tym kierunku. Natomiast gdzie jeszcze jest błąd po stronie polskiej? Że polska strona przeciwko temu nie protestowała. Że bezkrytycznie podchodziła do wszystkich działań. Juszczenki, Poroszenki, czy teraz Zełenskiego. Czyli gdyby Polacy, rząd polski jednak, tak jak państwo Izrael to robi, sprzeciwił się tym rzeczom, to inaczej by to się ułożyło. No ale ta uległość, jaka jest obecnie, no to moim zdaniem do niczego nie prowadzi. Ostatnie pytanie. Jak zdaniem księdza powinniśmy rozmawiać o Wołyniu z Ukraińcami, których gościmy dziś w naszych domach w Polsce? Przede wszystkim nie mam wątpliwości, że należy pomagać tym rodzinom w ramach Fundacji Brata Alberta, którą prowadzę. My mamy 36 ośrodków na terenie całej Polski dla niepełnosprawnych. Ta sytuacja dla nas była oczywiście zaskoczeniem, niemniej jednak objęliśmy opieką około 150 osób, głównie z Ukrainy Wschodniej, to są kobiety i dzieci, którzy mieszkają w naszych placówkach bądź w rodzinach naszych wolontariuszy. No więc nie mam wątpliwości, żeby pomagać. Fundacja też pomaga od prawie 25 lat dwóm ośrodkom dla dzieci niewidomych na terenie Ukrainy, gdzie pracują siostry franciszkanki polskie z Lasek. Natomiast również z pomocą powinna pójść pewna edukacja i jasne powiedzenie, że my jako Polacy oczywiście udzielamy pomocy, ale mamy pewne zaszłości, które trzeba rozwiązać. Ja miałem okazję rozmawiać z kilkoma rodzinami tutaj w ciągu ostatnich 5 miesięcy i muszę powiedzieć, że jest to bardzo zróżnicowane. O ile te osoby z Ukrainy Wschodniej, one albo nie wiedzą o tym, albo dopiero tutaj raczej w Polsce się dowiadują, oni są bardzo pozytywnie nastawieni. To znaczy ja myślę, że ich takie zrozumienie dla Polaków jest o wiele lepsze. Natomiast no niestety niektórzy z Ukrainy Zachodniej, oni są jednak zaczadzeni tą ideologią banderowską. Niemniej jednak nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby mówiono, że banderowcy to są ich bohaterowie. Nie, dla nich bohaterami są ci, co teraz walczą. I to jest wielka szansa dla Ukrainy, żeby przestawić to wszystko na dobrze mit założycielski, to niech to będzie ci, co walczą na Donbasie w tej chwili, czy walczą w ogóle w obronie Ukrainy. No, dam tutaj przykład też. Jedna z pań, która pracuje na kuchni, bo fundacja zatrudniła też niektóre osoby, parę dni temu jej mąż w wieku 46 lat zginął walcząc w obronie Charkowa. Więc to ci ludzie naprawdę żyją w tej traumie wojennej, ale no tutaj odbyła się msza święta, oczywiście rzymskokatolicka, chociaż ta pani jest prawosławna, ona nie mogła na pogrzeb pojechać tego męża, ale to pokazuje, że są te drogi, tylko żeby wreszcie politycy przestali
wzajemnie się okłamywać. To znaczy, żeby polscy wreszcie się wzięli do pracy i pochowali te ofiary, a ukraińscy, żeby tego nie blokowali. Ja myślę, jestem tu raczej optymistą, jeżeli chodzi o relacje między społeczeństwami. No, na przeszkodzie stoją te poprawności polityczne. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski, prezes Fundacji imienia brata Alberta, duszpasterz osób niepełnosprawnych, ormianin, kresowianin, pisarz, poeta i publicysta. Bardzo dziękuję za rozmowę, księże. Też bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że Pan taki temat podjął. Bardzo sobie to cenię. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień. Zapraszam i do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!